No to moi drodzy widzowie, dostaliśmy przed momentem małą bombę newsową w temacie Football Managera 2025, którą opublikował sam szef studia Sports Interactive, czyli Miles Jacobson, i za chwilkę sobie o tym porozmawiamy. Jednak na początek zachęcam Was serdecznie, osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, do tego, aby zasubskrybowały kanał i zajrzały na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Twittera i oczywiście na serwer Discord. Wszystkie linki są zawsze pod każdym odcinkiem w opisie. Zatem o czym mówi ten wpis? Może pominę pierwszą część, bo tutaj jest mowa o tym, aby, właściwie nie aby, tylko mowa o tym, że odbył się turniej w Football Managera i tu jest oczywiście masa gratulacji dla osób, które wygrały, dla finalistów, dla wicemistrzów i tak dalej, i tak dalej. To sobie pomijamy. Pierwsza bardzo ważna i bardzo istotna rzecz. Mamy mniej więcej określoną datę premiery Football Managera 2025. Zazwyczaj działo się to na początku listopada. Mówię oczywiście już o tej wersji normalnej, grywalnej, premierowej, tak? To było gdzieś w okolicach 5-6 listopada. Teraz grę dostaniemy prawdopodobnie pod koniec dopiero listopada, więc zakładamy, że wersja beta, jeżeli w ogóle ona będzie dostępna, bo tu jest teraz tyle zmian, że cholera wie, co się wydarzy, ta wersja beta będzie gdzieś dostępna mniej więcej w połowie listopada, może w pierwszym lub drugim tygodniu tego miesiąca. No powiem szczerze, że dla mnie to jest w ogóle wiadomość idealna, dlatego że ja pod koniec października jadę do Rzymu na półtora tygodnia, więc super sprawa. Natomiast no biorąc pod uwagę fakt, że musimy i tak długo czekać, no to poczekamy sobie jeszcze odrobinkę dłużej, ale będzie czas, żeby skończyć kariery, które teraz sobie w FM 2024 gramy. Ale co ważniejsze, to pojawiła się kolejna informacja, no i ta już nie jest tak dobra i ta nie jest już tak pozytywna. Niestety, ale w FM 2025 nie będziemy mogli prowadzić drużyny narodowej, czyli pożegnajcie się moi kochani z tym, aby prowadzić reprezentację Polski. Ja Wam już mówię, dlaczego tak się stało. Po pierwsze, znaczy ja to nie wiem, czemu tak się stało, ale powiem Wam, jak oni to tłumaczą. Oni to tłumaczą tym, że rozważyli dane dostępne z zapisów i tylko 5,6% wszystkich zapisów na komputerach korzystało z tego trybu. Czyli wygląda na to, że tylko około 6% graczy prowadziło kadry narodowe. No, okej, ale to wciąż jest w mojej opinii dużo. Jak sobie pomyślimy o tym, ile sprzedało się kopii Football Managera 2024 i jak dużą ilością graczy jest te 6%, no to wydaje się, że jest to, problem. Wiadomo, że na konsolach gra mniej osób. Jedynie, gdzie będziemy mogli sobie pograć drużyną narodową, To jest, słuchajcie, wersja mobilna na telefonach. Możecie sobie pograć, jak macie ochotę, reprezentacją. No i tutaj pisze jeszcze Miles, że zamiast jeszcze bardziej opóźnić FMA, wstrzymali pracę nad tym obszarem i przydzielono te zasoby do innych kluczowych obszarów. Czyli oni nie byli zadowoleni z tego, jak wyglądało prowadzenie reprezentacji. No ja w sumie też tak nie do końca, chociaż czasami sobie pograłem. Ale to co, to lepiej było to usunąć? Czy oni chcą tak przebudować tego FMA, że tutaj im by się to nie spinało? Nie wiem. Ale jest tutaj, słuchajcie, wszystkie ręce na pokład. Bo również napisano, że cykl rozwoju jest wyzwaniem dla całego zespołu. Wiedzieliśmy, że przeniesienie całej gry do silnika Unity będzie złożonym przedsięwzięciem. Ponieważ wejdziemy głębiej w ten proces i zdobyliśmy wiedzę, można śmiało powiedzieć, że było to trudniejsze niż się spodziewaliśmy. No i tutaj też Miles pisze o tym, że musiał odwołać niestety jakieś tam podróże służbowe w związku z tym, że no trochę ten projekt przerósł tam wszystkich w Sports Interactive, więc nie będzie on uczestniczył w Tokyo Game Show, nie będzie również w Barcelonie na konferencji silnika, czy na konferencji Unit chyba, bo tam jakieś przemówienie miało, no nieważne, w każdym razie chodzi głównie mi o to, że Miles Jacobson i cały team Sports Interactive
jest tak strasznie zarobiony teraz po pachy, że nie starcza czasu na nic. Nie starcza czasu na to, żeby zaadoptować albo utrzymać kwestię prowadzenia reprezentacji. Nie starcza również czasu na to, aby Football Manager miał swoją premierę na początku listopada, tylko będzie miał na końcu. Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli ta premiera będzie jeszcze bardziej opóźniona, czyli na przykład Football Managera dostaniemy w grudniu. Trochę się obawiam, co będzie z dodatkami, bo jeżeli faktycznie ten cały proces jest tak skomplikowany, to jak będzie wyglądał edytor do FMA 2025 i czy w ogóle kiedykolwiek będziemy w stanie go opanować. To będzie ciekawa rzecz, ale to tylko baza danych, więc z drugiej strony tu wiele się zmienić nie powinno. Czyli podsumowując, Football Manager pod koniec listopada, druga sprawa, nie będzie prowadzenia kadr narodowych, niestety. Jest jeszcze ważna jedna rzecz, skoro mamy piłkę nożną kobiet, no to oczywiście zrezygnowali, żeby nie było żadnych problemów. Zrezygnowali z tego, aby pokazywać wagę zawodników w grze po prostu, prawda? Czyli waga gracza nie będzie już widoczna. Wiadomo, że jeżeli ona będzie w edytorze, jeżeli w ogóle będzie, a może jej nie będzie, no to skiny nam ją i tak pokażą. Ale być może w ogóle wagi nie będzie. Chodzi o to, że waga sportowców płci męskiej zmienia się niewiele w stosunku miesiąc do miesiąca. Tak, waga kobiet różni się znacznie i zmienia się znacznie mocniej, nawet często z dnia na dzień, często na przekroju jednego tygodnia. No nie wiem. Dla mnie to brzmi trochę dziwnie, bo można by było utrzymać tą samą dynamikę zmiany wagi ciała kobiet i nikomu by to nie przeszkadzało. Tylko pytanie tutaj jest, czy oni może nie chcą obrazić kobietek? Czy może przypadkiem, gdyby gra zrobiła zbyt dużą różnicę wagi w stosunku miesiąc do miesiąca, to ktoś by się nie poczuł urażony? Ja nie wiem. To wszystko jest tak dziwne. W sumie tutaj jest napisane dalej, że w przypadku innych obszarów ostatecznie zdecydowaliśmy się nie pokazywać wagi dla żadnych graczy w FM-ie. Bardzo podstawowy pomiar nadal będzie włączony, ale nie będzie już widoczny jakby dla nas, tak? Czyli będzie może coś tam w edytorze, że piłkarz jest, nie wiem, smukły, albo bardziej zbudowany, albo grubszy. Natomiast my tego już widzieć nie będziemy, jeżeli chodzi o wartość cyfrową, powiedzmy, tak? Czyli liczbową. Więc tak to wygląda. No, tutaj Miles oczywiście mówi, że FM 2025 jest punktem wyjścia dla długoterminowego projektu. Czyli może być tak, że dostaniemy takiego bardzo okrojonego potworka na początku, a może za 5 lat ta gra będzie wyglądała tak, jak wygląda teraz Football Manager 2024, ale to jest w ogóle... Czyli oni nie przeniosą prawdopodobnie tylko silnika tego graficznego, meczowego na silnik Unity, a całą grę, nawet z interfejsem, czego się nie spodziewałem i w życiu bym nie pomyślał o tym, że tak się stanie, też będą chcieli przenieść na silnik Unity. I dlatego tak długo im to zajmuje. Czyli złapali się czegoś, o czym nie wiedzieli, że zajmie im tak długo czasu i będzie tak trudne. Ale dlaczego ja nie będę mógł grać reprezentacjami? Gram rzadko, co prawda. I średnio to lubię. Ale lubię kończyć swoje kariery właśnie w reprezentacjach, jak już mi się nie chce grać klubem. Dziwne to wszystko. No ale okej. Czyli mamy te podstawowe rzeczy, które Wam nakreśliłem. No i właśnie. I kolejne informacje dotyczące Football Managera 2025 dostaniemy dopiero pod koniec września. Czyli pod koniec września nowe informacje, pod koniec listopada premiera. O wersji beta, z tego co widzę, nie ma tutaj nic napisane, więc nie wiem, czy w ogóle będzie wersja beta. Może być tak, że wersji beta nie będzie. Bo na przykład będą tak zarobieni po pachy, że po prostu nie będzie czasu na to. Natomiast będzie oczywiście playtesting i gdzieś tam w Londynie będą zapraszali ludzi, aby sobie testować tego nowego Football Managera. I to jest ostatnia aktualizacja od Milesa Jacobsona. Teraz muszą się skoncentrować na grze, są bardzo podekscytowani. W sumie ja też Wam powiem, bo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. I nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, czy będzie dobrze, czy będzie źle, czy będzie średnio. Naprawdę nie jestem w stanie, bo nic nie wiemy. Nic nie wiemy. Oprócz tych informacji, które dostaliśmy dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie.
Bądźcie cierpliwi, spokojnie. Wiem, że będzie wiele negatywnych komentarzy. Jestem o tym przekonany. I nawet zrobię odcinek z tymi komentarzami, jak poprzednio. Pogadamy sobie o tym, co wy myślicie. Za parę dni na pewno niech tych komentarzy się uzbiera dużo. Ale spokojnie, spokojnie. Będzie dobrze, musi być dobrze. Chociaż te informacje nie są zbyt pozytywne. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!